wyglądało tak, że na 30 dni postanowiłem sobie sprawdzić, jak mój organizm się zachowa bez mięsa i bez produktów odzwierzęcych. Stwierdziłem tak, skoro mam już maraton na koncie, mam 100 km, mam bieg 24-godzinny, mam 100 mil, mówię, no kurczę, no muszę spróbować czegoś innego, jakiś taki kolejny jakiś strzał. No i po tych 30 dniach stwierdziłem, że dla mnie to jest po prostu niekończąca się droga. Ja nie widzę końca tej drogi, że za każdym razem coś nowego odkrywam. Coś, co mnie nakręca, coś, co powoduje, że odkrywam nowe smaki. No i myślę, no tak, jeśli ktoś wygląda tak, że jeśli ktoś się decyduje na uprawianie jakichś sportów ekstremalnych, no bieganie z 100 km czy też więcej, to już podchodzi pod ekstremalne wyzwania, no to musi sobie zdawać sprawę, że na byle jakim paliwie raczej daleko się nie ujedzie, tak więc nawet jeśli żywiłem się tradycyjnie, to starałem się zwracać uwagę na to, co jem, żeby te posiłki były obfite w białko, węglowodany, nie zapominałem też o tłuszczach, które są wysokokaloryczne, które no jednak odpowiadają za przystajanie witamin. Gdzieś ta świadomość już pochodziła, co rozpoczął swoją przygodę biegową. A jeśli ktoś tutaj z Państwa biega lub tak, biegał kiedykolwiek, tak, to na pewno wiecie, że jak ktoś zaczyna przygodę biegową, to potrafi znajomym, rodzinie zrobić po prostu pranie mózgu i to 24 godziny na dobę, tylko o bieganiu. Ja tak miałem praktycznie raz w tygodniu. Przez 3-4 godziny takie pranie mózgu robione przez niego, on mi opowiadał o bieganiu. Ja tylko słuchałem, starałem się słuchać. I w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, no chyba w tym może być jakaś metoda, jakiś sposób. Ja mieszkałem w hotelu, nie miałem znajomych w tym hotelu, ani w tym mieście, w którym się znalazłem, zupełnie przypadkowo. No i założyłem pewnego dnia buty, które nie były przeznaczone do biegania, dres, który też nie był przeznaczony do biegania. I zrobiłem swoje pierwsze 3 km. Oczywiście to nie był bieg, to był marszobieg, po którym wylądowałem na schodach hotelowych i nie wiedziałem, czy mam się doczołgać do pokoju hotelowego, czy zacząć szukać telefonu, żeby wykręcić numer 112. Po prostu byłem w stanie fatalnym. Rozumiem, że to był taki właśnie ten okres adaptacyjny, przynajmniej w głowie, ta praca Bartka nad tobą, tak? To nie było tak, że pewnego razu postanowiłeś, dobra, lecę. Nie, ja myślę, że to tak ta myśl dojrzewała na przestrzeni gdzieś 3 tygodni, tak? Tak gdzieś to było, no jednak 3 tygodnie... Potrzebują kilku lat, żeby w momencie, kiedy człowiek w pewnym momencie spojrzy w lustro i widzi 35-letniego faceta tłustego, obleśnego tłustego faceta... To dobrze, że to ty mówisz, a nie ja. Nie boję się nazywać rzeczy po imieniu. Mam świadomość tego, że byłem tłustym facetem, któremu sprawiał problem zawiązywanie butów, tak więc nazywajmy rzeczy po imieniu. No. I ten widok jednak dał do myślenia. No, kurczę, 35 lat, no, nie jesteś ani niedołężny, ani stary. No, kurczę, no, możesz coś sobie jeszcze zrobić. No, i to był też taki strzał. Jednak widok, odbicie lustrzane jednak też przemawiało. Jeżeli nie chcemy, żeby endometrioza jak gdyby dalej się szerzyła, czyli dalej sprawiała, że te dolegliwości będą nasilały albo będą się pojawiały nowe ogniska endometriozy, to tak, leczenie jest po prostu konieczne. I to nie jest tak, że włączymy leki hormonalne po to, że macie być przez cały czas na lekach, bo nam się tak podoba, ale to jest związane z tym, że bez leków ten proces będzie postępował. Na lekach zatrzyma się w momencie, w którym jest. I dawam też ulgę, jeżeli chodzi o dogościowanie naprawdę regularnych badań cytologicznych, że kiedy mamy w tej chwili cytologię na podłożu płynnym, jeżeli ona jest wykonywana, to on powinien się nie zdarzać. Niestety do niego dochodzi tylko i wyłącznie dlatego, że te badania albo są przeprowadzone albo nierzetelnie, albo pacjentki się na nie nie zgłaszają. Tak naprawdę 50% rozpoznań raka szyjki macicy jest u pani, które po prostu nie wykonują tematem bezpłodności. Do pewnego momentu. To znaczy, to zależy od do diagnostyki samej tak, czyli do zlecenia odpowiednich badań u pana, u pani, ich interpretacji, ale jeżeli już wiemy, co jest nie tak i rzeczywiście to jest bezpłodność, a nie tylko jakiś problem endokrynologiczny czy związany z nasieniem, to wtedy to, jeżeli rzeczywiście mamy rozpoznanie jakieś, to dalej to już typowo lekarz leczący nie płodny.
na te komórki chore i na komórki niestety zdrowe też, tak? Bo wypadają włosy, bo się człowiek rzeczuje, bo wpływa na różne, na układ nerwowy i różne potem niestety przykre uboczne skutki występują. Jest duży rozwój terapii celowanych, które kierują tylko komórki tego nowotworu, nie dając takiej ilości dużej skutków ubocznych. Coraz więcej tych leków też jest w Polsce refundowanych. No nie jesteśmy na takim poziomie europejskim, światowym niestety, bo te leki są niestety bardzo drogie, ale corocznie pojawiają się kolejne leki i też w raku piersi też mamy kilka takich leków celowanych, które są, są dostępne dla osób. Oczywiście tam też trzeba mieć odpowiedni typ nowotworu, żeby takie leki zastosować. Sama to przeżyłam, bo my tak na przykład był, tak? I wiemy mniej więcej tak, te osoby to określają. Tak, że to moment jest jeden dzień dla nas. ...niedokrwienia mózgu, to przemijająca tak zwana amaurosis fugax, czyli jak przestajemy widzieć na jedno oko. Pojawia nam się czarna plansza nad jedną gałką oczną, my będziemy wiedzieć, że coś jest nie tak z naszym widzeniem i wtedy bardzo prosto to sprawdzić. Zakrywamy jedno oko, widzimy dobrze, zakrywamy drugie oko, nie widzimy nic. Czasami jak patrzymy obuocznie, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest nie tak z naszym wzrokiem, ponieważ jedno oko kompensuje widzenie drugiego oka, które na przykład może niedowidzieć. I zakrywając jedno oko, możemy widzieć ciemność całkowitą, albo nie widzieć połowy obrazu. Więc jeżeli czujemy, że coś jest nie tak z naszym wzrokiem, to po prostu zakryjmy jedno oko, zobaczmy, co nam to da. Czy nie będziemy widzieli połowy obrazu, czy będzie całkowita ciemna plansza, wtedy również zapisujemy czas wystąpienia objawów i dzwonimy na karetkę, dzwonimy na pogotowie. Jeżeli chodzi o nasz dział ochrony przeciwpożarowej, warto zapamiętać, żeby popielniczki były głębokie, dlatego żeby jakiś przeciąg coś nam nie wygarnął tego popiołu, nie do bałków papierosu, gdzieś na gazetę, bo często palimy, czy tam gazetę, tak? Następna sprawa, jeżeli będziemy wyrzucać tą popielniczkę opróżnień, wrzucać do kosza, zalać ją wodą, to wcedzie się dopiero wtedy wsypać, tak? Albo ten niedopałek zgasić w wodzie i dopiero wtedy wyrzucić. To umówmy się, że punkt jeden. Ważne by było to, że jeżeli przestajemy z niego korzystać, wyłączamy, wyłączmy go też z prądu, nie? Żeby było bezpiecznie. Natomiast prawdziwe niebezpieczeństwo to są farelki, których używamy. Ja zawsze na szkoleniach mówię tak. Już nie produkuje się takich farelek, jak ma moja babcia, że ta farelka raz kupiona działała przez 30-40 lat. Dzisiaj farelki kupujemy za 20 zł i ona ma służyć 3 miesiące, tak? I uwierzcie mi Państwo, że byłem nie przy jednym, przy wielu pożarach, które powstały od tych farelek. Pierwsza zasada, nawet producent takiej, tam jest instrukcja, tylko jedna strona A4, na końcu pisze w punkcie, że nie należy jej użytkować bez nadzoru, tak? Czyli jeżeli Państwo włączycie i wychodzicie gdzieś na dłużej z mieszkania, a to się nagrzewa, to jest zabronione. Musicie tam być, pilnować, dlatego że one mają to do siebie, że tam się zacierają silniczki. A taka farelka to jest kawałek plastiku, położymy ją na drewniane panele, tak, na dywan i chwilę potem mamy pożar. I prowadzi samochodu, bo jeszcze tam prawo jazdy ma nieaktualne. No potem miała telefon, że wnuk miał wypadek i ten się spostrzegła, zorientowała się, że to jest jej wnuk i ten. Czy zastanawia się właśnie, czy zgłosić tę sprawę, tę sytuację, bo odłożyła słuchawkę, nie odbierała już później telefonu, czy zgłosić tę sprawę, to zajście ten telefon na policję? Jak najbardziej. Każdą taką sytuację zgłaszać do nas. Sprawcy właśnie działają w ten sposób, że dzwoniąc do Was, informują, podają się za Waszych wnuków. Ciężko jest Wam przez telefon rozpoznać faktycznie po głosie, że to nie jest wnuk czy wnuczka. Informują, że mnie spotkała ich jakaś przykra sytuacja, jakieś zdarzenie losowe i nagle potrzebują finansów, tak? I że babcia, dziadek, tak? No, oczywiście wnusiu, pomożemy. Przyjść po pieniążki, tak? Co robi wnuk? Dzwoni po 5 minutach, informuje, że nie może podejść, ponieważ kolejne jakieś zdarzenie losowe, tak? I informuje Was, że podeślę kolegę, tak? Czy koleżankę i przekażcie pieniądze. W żadnym przypadku nie robimy tego, tak?
W ogóle to jest złudzenie. Próbują was w ten sposób właśnie nabrać, bo to jest ten sam sprawca, który do was dzwoni. I co? Tak patrzycie na mnie i groźnie wygląda? Nie! Chyba się nie boicie. Nie! Całe szczęście, no? Soba jestem, tak wyglądają sobie. A na imię mam... A imię mam takie, jak wygląda. Strigi Formeso! No to powtórzcie, mądrale, no powtórzcie. Właśnie, można sobie język połamać, ale mama tak dała, trzeba się tak... Że może ja też przybrałbym takie ludzkie imię, tylko... Jakie? Macie jakieś propozycje? Jakie? Powiedz, chłopie z tyłu. Igor. Igor. Igor, 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 Igor. Igorek, Igor. Fajne. Igor. Bardzo fajne. Podoba mi się. No jasne, będę Igor. No pewnie, że tak. Jasne, że tak. Co to za imię Strigi Formeso? Co to jest? Mama dała, wymyśliła taki. To już jest dzieci. Dzień dobry? Dzień dobry? Ja ci zaraz dam dzień dobry! Zdejmuj to przebranie! Ale przepraszam, jakie przebranie? O, jakie, jakie? Zaraz urwę ci ten wilczogon! Jak to no, jaki wilczy? No to babka mnie z kimś pomyliła! A to bywaj! Jeszcze mi będzie pomyłkę zmawia! Babciu! No przecież wszyscy widzą, że ja jestem sobą. A pod sobą kim jesteś? No to pod sobą też jestem sobą. A to kłam, cukierno. A to szelma. Babcia. Czekaj, niech ja tylko laskę. Babciu. Ja ci pokażę. Laskę. Przyszła do biblioteki. Mała myszka. Ogląda książki. Zaraz pani przyjdzie. Energią tryska. Drapie się w brodę. Drapie po głowie. Liczy, że czegoś się tutaj dowie. Dowie. Ale będzie zabawa. Ale czad! To wreszcie bywałem się z tobą z nas, jak nie po wszystko, a co zacznę? Przecież ja muszę wstrzyknąć kilka wody. O rany, a tam? Widzicie tę wieżę? Aha! Ilu tam hejnalistów na tej wieży, patrz pani to! Jakie domy, jakie wielkie, jakie strumity! To co, idziemy do miasta? Kanapki masz w średniej walizce, a picie w małej masz... Trzy walizki?! Jestem przypadkiem ostry, nie rozmawiaj z obcymi. A jak przyjdzie konduktor, to wtedy pokażę. W tym mieście wszystkich można spotkać. Wasza wysokość, ja mógłbym swój ma podjechać. O! Ty! A z których ty wilków jesteś? Z tych bieszczadzkich, z tych najlepszych wilków, bo mogę tę wodkę wstrzyknąć. Dobra, ale tylko jeden. Wie pani co, to może pani ma wgląd, ja swojego zuma na pewno. Tylko taka cała fizjonomia, żeby wstrzyknąć. Jest? Pokaż pani. Chłaj tam to Zygmunt! Proszę pana, to jest pomnik. A Zygmunt był królem Polski. A to on była. A teraz pomnik Chopina. Chopina? A co to za Chopina jest? Dzieci, kim był Chopin? Był młody muzykiem, kompozytorem. Był pianistą, nie gitarzystą.
Ja nie stąd dzieli... Dzieci, pokażcie panu wilkowi, jak się gra na pianinie. A, na pokaz!